Moi drodzy bracia i siostry, staliśmy dzisiaj rano, wcześniej, w przesuniętym czasie, po to, by wyjść z tego kościoła z monstrancją i przed kościołem w procesji wyrazić naszą wiarę w to, że Chrystus umarł i zmartwychwstał dnia trzeciego. A my, że jesteśmy świadkami Chrystusowego i naszego zmartwychwstania, w które wierzymy. Pozwólcie, że na początek w tym temacie świadectwa dla współczesnego człowieka i świata, jakie dajemy przez święta wielkanocne i przez procesje rezurekcyjne, przywołam świadectwo wczorajszego dnia w Arkikatedrze Warszawskiej, kiedy wieczorem, a właściwie w środku nocy, po skończonej Wigilii Paschalnej, wyszliśmy w licznym gronie na procesję rezurekcyjną ulicami Starówki Warszawskiej, na rynek Starego Miasta i na plac Zamkowy. Idąc w tej procesji, miałem okazję patrzeć na zachowanie tych, którzy patrzyli na nas idących, a siedzieli przy restauracyjnych ogródkach, bo dzień był ciepły. Reakcje różne. Od przyjaznego wyciszenia i przerwania rozmów po zaskoczenie i zdziwienie i gdzieś tam w głębi ukryte pytania, co to jest, aż po dwuznaczny uśmiech. To nie jest tak, że o zmartwychwstaniu Chrystusa i naszym, w które wierzymy, trzeba wierzyć, głosić prawdę i dawać świadectwo gdzieś w trzecim świecie. Trzeba, żebyśmy na początku XXI wieku, trzeciego tysiąclecia, byli świadkami Chrystusa ukrzyżowanego i zmartwychwstałego tu i teraz. Bo rośnie liczba ludzi, którzy takiego świadectwa wiary potrzebują. Czasem się może dziwimy, dlaczego apostołowie, uczniowie Chrystusa tak się rozproszyli. Tak się pogubili po Chrystusowej męce w Wielki Piątek. Nie tylko, że nie byli na drodze krzyżowej oprócz Jana, ale ze strachu uciekali przed Żydami. A potem z takim trudem, powoli rosła ich wiara w zmartwychwstanie Chrystusa, mimo że Chrystus im o tym mówił. Mimo że mówiły, jak to słyszymy dzisiaj w Ewangelii Pisma, które doskonale znali, o Chrystusowym zmartwychwstaniu. Oni także byli w trudnej sytuacji, bo ich cały świat, który misternie budowali sobie tu na ziemi wokół Chrystusa, na wzór ziemskiego królestwa, tak jak w tym królestwie z Chrystusem mieli być na zawsze, na wieki tu na ziemi, nagle się im to wszystko zawaliło. I dlatego powoli rosła ich wiara w zmartwychwstanie Chrystusa. Pusty grób, niewiasty w grobu, niewiasty idące do apostołów i mówiące: Chrystus nieobecny w grobie, ten, któregośmy pogrzebali. Apostołowie dalej zdezorientowani, dwaj uciekają z Jerozolimy do Emaus, idą,
Tak mają oczy na uwięzi zamknięte na tę prawdę podstawową, że Chrystus umarł i zmartwychwstał, że go nawet nie rozpoznają w drodze. Dopiero na końcu przy łamaniu chleba. Tak budowała się i rosła wiara apostołów w zmartwychwstanie Chrystusa, dnia trzeciego. I zaczęła nadawać sens ich życiu. Oni zaczęli wszyscy, z wyjątkiem Judasza, który zdradził podczas męki, wszyscy zaczęli żyć konsekwentnie tym, co głosił Pan Jezus. I dlatego, co im Jezus zostawił i powiedział, idźcie na cały świat, poświęcić całe swoje życie, idąc w tych wielkich podróżach misyjnych apostołów od Piotra, Jana, Jakuba i tych, którzy potem do nich dołączali, a wśród nich wielki święty Paweł, żeby swoim słowem głosić prawdę o Chrystusowym zmartwychwstaniu. To nie stało się od razu, że święty Piotr w domu Korneliusza wygłasza piękne, wspaniałe świadectwo, kerygmat o Chrystusie, którego wyście zabili, powiesiwszy na drzewie krzyża za nasze zbawienie, a on trzeciego dnia zmartwychwstał, my w to wierzymy i my temu dajemy świadectwo. Moi drodzy, takie jest także nasze zadanie chrześcijan, katolików dzisiaj. Dawać świadectwo temu, że wierzymy gorąco w to, że nasze życie jest tu na ziemi realizowane, przeżywane takie czy inne trudności, krzyże czasem, ale ostatecznie jesteśmy zaproszeni przez Pana Boga do także naszego zmartwychwstania. Ktoś powiedział, dawać świadectwo wiary w zmartwychwstanie i swoje po śmierci, to żyć, teraz młode pokolenie już tego nie bardzo rozumie, to żyć tak, jakbyśmy stały meldunek mieli u Pana Boga w niebie. A tutaj jesteśmy na ziemi, na tym meldunku czasowym. I nie wolno nam zapominać, gdzie jest nasze stałe zameldowanie i gdzie jest nasz dom. Tak musimy żyć i tak przeżywać codzienność, angażując się w ten świat i w jego przemianę, ale tak, żeby było widać, że jesteśmy uczniami Chrystusa zmartwychwstałego i czekamy na jego spotkanie. Święty Paweł w liście do Kolosa, kiedy się dowiedział, że ci Kolosanie, którzy założyli gminę chrześcijańską, zaczynają szukać zamiast wiary w Chrystusa ukrzyżowanego i zmartwychwstałego w jakąś angelologię, aniołów, siły, moce niebieskie, nie wiadomo jakie, powiedział do nich, on jest obrazem Boga niewidzialnego. Jeżeliście razem z Nim, z Chrystusem, powstali z martwych, to szukajcie tego, co w górze jest, a nie tego, co tylko na ziemi. I to jest, moi drodzy, chyba najbardziej ogólny, ale zarazem najbardziej szczegółowy sposób dawania świadectwa o tym, że wierzymy w Chrystusa Zmartwychwstałego i tak pokazujemy swoim życiem, że każdy, który nas widzi, wie, ten człowiek się czegoś spodziewa. Ten człowiek dokądś idzie i zmierza. Idzie za Chrystusem Zmartwychwstałym ku swojemu
zmartwychwstanie. Szukajcie tego, co jest w górze. Cały problem polega na tym, że współczesny człowiek w dzisiejszym świecie bardzo często bywa pochylony nad ziemią i jej sprawami. I próbuje w swoim życiu tak się zachowywać i tak żyć, jakby tutaj miał mieszkać wiecznie. Jakby nasze życie nie miało końca na ziemi, jakby nie zmierzało ku śmierci, jakby nasze życie nie miało swoich problemów, spraw trudnych, krzyżów, za którymi stoi Chrystusowe i nasze zmartwychwstanie. Pozwoliłem sobie w liście wielkopostnym napisać kilka zdań na ten temat. Współczesny świat, zwłaszcza europejski, ale nie tylko, chciałby bardzo wyznaczyć nowe standardy życia człowieka postępu, życia nowoczesnego. I oczywiście cieszymy się z tego, że jest postęp, że się rozwija medycyna, że się rozwijają nauki informatyczne, że się rozwija świat i ten postęp jest ogromny, imponujący i służy człowiekowi. Ale czasem zapominamy, że są niektóre elementy tego postępu i granice, których przekroczenie zaczyna być przeciwko człowiekowi. I w wielkopolskim liście napisałem między innymi, mając na myśli to, że słyszymy nieraz takie głosy, nawet w Polsce. Bogu dzięki, czy cieszy się człowiek współczesny, że osiągamy standardy nowoczesności, takie jak prawo do aborcji na życzenie, czy takie jak prawo redefiniowania małżeństwa jako związku mężczyzny i kobiety. I trzeba sobie wtedy powiedzieć, że człowiek, który się mieni być chrześcijaninem, katolikiem, musi zrezygnować z takich standardów nowoczesności. Nawet jeżeli zostanie określony za przestarzałego i za cofanego. Bo są pewne granice podstawowe wpisane w ludzką naturę, a więc nie tylko chrześcijan. Są pewne sprawy podstawowe wpisane w dekalog, 10 Bożych przekazań, gdzie nie człowiek decyduje o ludzkim życiu, jego początku i końcu. Nie człowiek decyduje o pewnych podstawowych instytucjach życia społecznego, takich jak małżeństwo i rodzina. To znaczy także, szukajcie tego, co jest w górze, a nie tego, co na ziemi. I oczywiście bardzo łatwo jest te standardy chrześcijańskie wynikające ze zmartwychwstania wyznaczać innym ludziom, ale o wiele trudniej jest żyć według nich w codzienności. Bardzo znamienny jest tytuł w waszym kaplicy, grobie, w której była złożona monstrancja i Pan Jezus na czas adoracji, z którego zaczynaliśmy procesję dzisiaj. Ty jesteś dowodem, że Chrystus zmartwychwstał. A więc ty jesteś świadkiem. Przez to, że rzeczywiście szukasz tego, co w górze jest. A nie pochłaniasz bezkrytycznie tego wszystkiego, co cię podsuwa współczesny świat. Moi kochani, na zakończenie tej mszy świętej poświęcę jeden pewnie z ostatnich elementów upiększania i wyposażenia tego waszego pięknego kościoła. Te freski 130 świętych i błogosławionych, których na ołtarze
wyniósł święty Jan Paweł II. W znakomitej większości ci wyniesieni przez papieża święci błogosławieni to są ludzie XIX, XX i XXI wieku. A więc prawie współcześnie. Nie możemy, patrząc na te freski, patrząc i poznając ich życie, próbując je naśladować, nie możemy powiedzieć, że to żyli w średniowieczu, czy jeszcze wcześniej, wtedy było inaczej, łatwiej. To byli ci święci błogosławieni, których jeszcze niektórych znamy z naszego doświadczenia i życia, jak chociażby kardynał Wyszyński, święty Jan Paweł II. I tylu pięknych, wspaniałych postaci świętych. Ale chciałbym zakończyć to słowo, moi kochani, tym, co jest prośbą do was. Stosunkowo łatwiej jest, choć pewnie wiązało się to z dużym trudem, stosunkowo łatwiej jest powiesić na ścianie w postaci fresków 130 błogosławionych ich obrazów. O wiele trudniej być świadkiem zmartwychwstałego, tak jak oni byli świadkami zmartwychwstałego. O wiele trudniej jest, żeby to wpatrywanie się w świętych i błogosławionych na ścianach Kościoła przenieść do swojego życia i stać się człowiekiem Chrystusowego i naszego zmartwychwstania. Dlatego tak bardzo was proszę, żebyście odwiedzając ten wasz piękny Kościół, naszą parafię, żebyście znaleźli wiele możliwości i sposobów takiej formacji duchowej i religijnej na miarę potrzeb naszych czasów, XXI wieku.